W naszym studio jest 19-letnia suwolczanka Zuzanna Andruczyk, która w piątek, chwilę przed siódmą rano polskiego czasu, tak, dobrze mówię, tak. stanęła na szczycie Mont Blanc. Przypomnę, to 4810 coś takiego metrów nad poziomem morza. Dzień dobry. Dzień dobry. Wypoczęta? Teraz już tak, ale cały czas się regeneruje. Jak długo trwała um, cała wyprawa? Um, cała wyprawa trwała tydzień. W niedzielę wyruszyliśmy, w poniedziałek już byliśmy w Lełóż na kempingu. We wtorek ruszyliśmy do góry. No i od wtorku do soboty byliśmy czynnie w górach. Potem sobie zeszliśmy na kemping i w niedzielę już też wróci wróciliśmy do domu. Co tak, oczywiście, słowem wstępu, jak długo się pani wspina? Czynnie wspinam się już od ponad roku zaczęłam właśnie od prostszych szlaków w Tatrach, potem przeszłam na coraz trudniejsze, potem pojechałam właśnie w Tatry zimą, żeby nabrać doświadczenia yy, i wiedzy. No i postanowiłam, że, że chciałabym robić to na co dzień. Yy, to też wymyśliłam właśnie sobie projekt Korony Ziemi. No i Mont Blanc był właśnie pierwszym z, ze szczytów Korony Ziemi. Ponad rok, czyli generalnie stosunkowo krótko, a już taki wyczyn. No to jednak pozazdrościć odwagi. Sam bym się nie odważył na pewno. Rzeczywiście myślę, że, że jest to pewnego rodzaju wyczyn, ponieważ my zdobywaliśmy górę od y, podstawy po sami szczyt. Nie korzystaliśmy właśnie z kolejek, a kolejką można wjechać na 2,300, więc jest to y, dość spore ułatwienie, ponieważ y, na tego typu górę musisz wejść z dość pokaźnym, pokaźnym plecakiem, który waży tak około 30 kilo. Więc rzeczywiście kolejka ułatwia tutaj życie, ale my chcieliśmy zdobyć górę rzetelnie i tak w stu więc po prostu od samej podstawy po sam szczyt spaliśmy w namiotach, w żadnych schroniskach, nie jedliśmy, nie spaliśmy, tylko namioty i nogi. Czyli kolejek. pełen extreme, jak to się mówi, tak? E, tak, myślę, że to jest takie pełne zdobycie góry, e, takie w stu procentach. Ka każda osoba, która kocha góry, kocha po nich chodzić myślę, żeby zdecydowała się na taką opcję. To jest największa satysfakcja, jaka może być. No a właśnie ta taka wzajemna relacja z tymi górami, do tej wspinaczki, to przyszło nagle, czy to jakieś marzenie z dzieciństwa może? To znaczy rzeczywiście, kiedy tata zabrał mnie w góry, jak miałam 12 lat, to już wtedy poczułam taką więź z górami, że rzeczywiście coś tam mnie zaczęło ciągnąć do nich po prostu. No i potem jak już sama zaczęłam jeździć, to po prostu stało się uzależniające. Więc teraz nie wyobrażam sobie, żeby nie jeździć w góry w przyszłości. Był ktoś taki, kto nakłonił do zdobycia Mont Blanc? Mm, nie, to był tylko i wyłącznie mój pomysł. Rzeczywiście były osoby, które mnie zwyczajnie wsparły w tym wydarzeniu, ale po prostu pewnego dnia usiadłam, zaczęłam czytać na, na temat Mont Blanc i doszłam do wniosku, że to jest tak niesamowite, że sama chciałabym kiedyś to zrobić. To było właśnie dokładnie rok temu. Pamiętam, że czytałam Osobie, która weszła na Mont Blanc, i doszłam do wniosku, że, że po prostu też chciałabym taka być. A jak na pomysł zdobycia tego prawie pięciotysięcznika zareagowali? Rodzice, którzy domyślam się, aktualnie nas słuchają, tato na pewno. <grym> to znaczy, w ogóle wpadłam na ten pomysł zimą, kiedy byłam w trakcie przygotowań do matury. Więc jak rodzice usłyszeli o tym, to. <grym> Na początku znali mnie za wariatkę, że w ogóle o czym ja myślę, zamiast uczyć się do matury, to jakieś góry mi przyszły do głowy. Ale pod, potem zaczęłam ich przekonywać, też znalazłam sobie pomoc w postaci trenera, który miał mnie właśnie przygotować też do wejścia na szczyt. I tutaj muszę podziękować Adamowi Pomianowi, ponieważ, gdyby nie on, to w ogóle nic by się nie udało. No, i jakoś tak rodzice się przekonali, zobaczyli, że po prostu tak mi to pochłonęło, że tak się oddałam temu wyczynowi, że no nie ma zmiły i na pewno mnie nie odwiodą od tego pomysłu.